Za chwilę, drodzy, będzie centralna część liturgii wielkopiątkowej, jakim jest adoracja krzyża, ale chciałbym, żebyśmy się do tej adoracji przygotowali i kilka refleksji związanych z tym opisem męki pańskiej, który słyszeliśmy. Ten opis pochodzi z Ewangelii świętego Jana. I ten opis męki z Ewangelii świętego Jana jest troszkę inny niż to opisali trzej pozostali ewangeliści, mianowicie tych, których nazywamy synoptycznymi z Ewangeliami, czyli Mateusza, Marka i Łukasza. Mówi się o Janie, że jego Ewangelia jest nie tylko opisem faktów, czyli nie tylko Jan relacjonuje to, co widział, ale on je interpretuje. On przekazuje pewne prawdy, pewne treści. Jego Ewangelia jest teologią, czyli jest pewną nauką, pewnym przesłaniem. I podobnie jest z opisem męki, który zawarł Jan w Ewangelii. Jakie to jest przesłanie? Przede wszystkim postać Jezusa w opisie męki Jana jest pełna godności. Jezus całkowicie panuje nad swoimi oprawcami. Wcale nie wygląda na skazańca, tylko na tego, który dobrowolnie przyjmuje mękę jako coś, co wybrał. Zresztą wcześniej także w Ewangelii świętego Jana słyszymy słowa Pana Jezusa, gdy mówi: nikt mi życia nie odbiera. Ja sam od siebie oddaję je dobrowolnie. Mam moc je oddać i mam moc je odzyskać ponownie. Jezus w tej Ewangelii ukazuje się całkowicie suwerenny. Jego zgoda na krzyż jest całkowicie dobrowolna i całkowicie panuje nad swoimi oprawcami. Jan ukazuje Jezusa w tej męce jako króla, który wstępuje na swój tron. A tym tronem jest krzyż. I jest wiele takich szczegółów, na niektóre chciałbym zwrócić uwagę, które to potwierdzają. Kiedy przychodzą oprawcy, Jezus zadaje im pytanie: kogo szukacie? A oni im odpowiadają: Jezusa z Nazaretu. Jezus odpowiada: ja jestem. I mówi Ewangelia, że kiedy odpowiedział: ja jestem, oni wszyscy padli. Padli przed Jezusem, którego przyszli aresztować. Potem, drodzy, w Ewangelii Jana jest po raz pierwszy i jedyny w Ewangeliach w ogóle stwierdzenie, gdzie Jezus mówi o sobie, że jest królem. W ten sposób odpowiada na pytanie Piłata. Piłat zadaje mu pytanie: czy ty jesteś królem? I Jezus odpowiada: tak, jestem królem. Jestem królem. Następnie tylko w Ewangelii Jana, drodzy, Jezus otrzymuje szatę. Jest to szata purpurowa, taką jaką mamy tutaj na tym naszym obrazie w ołtarzu głównym. To jest szata królewska, purpura, którą Jezus otrzymuje. Był ubrany w tunikę tkaną jednolicie, którą się nie rozrywało, o którą rzucili los. Namaszczono go olejkami, wonnościami, tak jak się namaszcza królów. Drodzy, więc w Ewangelii Jana Jezus jest królem, który wstępuje na swój tron. Zresztą z tego tronu jeszcze rozporządza, kiedy wisi na krzyżu, jeszcze wydaje dyspozycję. Mówi do Jana, wskazując na swoją matkę, najpierw do Maryi, wskazując na Jana: oto syn twój, a do Jana mówi: oto matka twoja. Czyli wydaje jeszcze jakby ostatnie rozkazy. Drodzy, dlaczego święty Jan tak to ukazał? Dlatego, że ukazał prawdę o krzyżu.
Krzyż to jest miejsce chwały, gdzie Jezus został wywyższony, gdzie wstąpił na swój tron, aby tam zakrólował. Krzyż w Ewangelii Jezusa nie jest miejscem zbrodni czy hańby, jest miejscem chwały, narzędziem chwały. I drodzy, Jezus, zresztą też, to też szczegół, zauważcie, że Jan w Ewangelii pisze, że Jezus sam dźwiga ten krzyż. Nie ma Szymona Cyrenajczyka. On się nie dzieli tą władzą, jakby sam dźwiga krzyż, na którym zresztą zawisł, czyli wstąpił. To niektóre tylko szczegóły, które pokazują właśnie tą interpretację męki Jana, którą słyszeliśmy. I w ten sposób Jan nam przekazuje, że Chrystus to król, a miejscem jego chwały, jego tronu jest krzyż. I drodzy, skoro tak, skoro dla Jezusa krzyż był miejscem chwały, to takim samym miejscem chwały, narzędziem chwały, jakim jest krzyż, jest dla chrześcijan. Dlatego oddajemy cześć krzyżowi jako narzędziu chwały i wywyższenia naszego Pana. Dlatego krzyż adorujemy. To jest zresztą śmieszne, drodzy, dla pogan. Święty Paweł pisze, że dla pogan krzyż jest głupstwem, dla Żydów zgorszeniem, dla nas zaś, chrześcijan, miejscem chwały, mądrości Bożej. Dla nas, drodzy, właśnie krzyż jest chlubą. I tak to pisał święty Paweł w liście do Galatów w 6 rozdziale. Mówi tak, pisze tak. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. A w innym miejscu, w 1 liście do Koryntian pisze, nauka bowiem krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie. Dla nas zaś, którzy dostępujemy zbawienia mocą Bożą i mądrością Bożą. Krzyż dla nas, drodzy, jest najświętszym znakiem dla nas chrześcijan. Bo Chrystus wybrał go jako narzędzie zbawienia, bo to jest tron chwały naszego Pana. I dlatego, drodzy, chciałbym, żebyśmy w tym duchu dzisiaj podchodzili do krzyża, adorowali go, oddawali mu cześć, padali przed nim na kolana. Nad tym miejscem zbrodni i hańby, który było, Jezus przemienił krzyż w miejsce zwycięstwa, w narzędzie zwycięstwa. Gdzie indziej święty. Dlatego, drodzy, właśnie, skoro krzyż dla Jezusa był miejscem zwycięstwa, miejscem chwały, to paradoksalnie, drodzy, dla nas, którzy idziemy za Chrystusem i którzy rozumiemy krzyż w ten sposób, także powinien być tym znakiem zbawienia, znakiem chwały. Pan Jezus bowiem zachęca nas, abyśmy szli za Nim, dźwigając nasz krzyż. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I drodzy, jeżeli tak rozumiemy krzyż, to inaczej również przyjmujemy nasze krzyże, których nam nie brakuje. Okazuje się, że ten krzyż, jeżeli przyjmiemy go we właściwy sposób, może okazać się, czy nasz krzyż może okazać się narzędziem zbawienia, jeżeli będziemy potrafili, drodzy, złączyć nasze krzyże z krzyżem Chrystusa. I to jest to, drodzy, co odmienia krzyż Chrystusa, że my inaczej patrzymy też na nasze krzyże. Już przed nimi nie uciekamy. Nie buntujemy się. Ale chcemy widzieć w tym jakieś przedziwne narzędzie, którym posługuje się Pan Bóg dla naszego zbawienia. Przykład daje nam znowu święty Paweł w 2 liście do Koryntian. Dlatego mam upodobanie, mówi apostoł, w moich słabościach, w obelgach,
w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto, drodzy, tajemnica krzyża, który Pan Jezus wybrał jako miejsce zbawienia, miejsce Jego chwały. I każe nam również patrzeć na nasz krzyż inaczej. Niech ta adoracja, drodzy, która za chwilę nastąpi po modlitwie powszechnej, uroczystej, będzie dla nas taką okazją z jednej strony do oddania czci, uznania w krzyżu miejsca chwały, ale z drugiej strony do rozumienia naszego osobistego krzyża, aby również służył on naszemu dobru i zbawieniu.